Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj z biura, że tak powiem, nie ze sklepu, ale mam ze sobą trzy lunety w zasadzie, które chciałem przedstawić, bo często pytacie o lunety na karabinki sprężynowe bądź PCP, więc przedstawię modele, które nadają się i na sprężynę, i na PCP i nadają się do zawodów HFT. Bardzo częstym wyborem na karabinki sprężynowe typu TX, Weyrauch, wszystkie topowe sprężyny jest Vortex Crossfire 2x4x12x40 AOPDC. Jest fajny z tego względu, że mamy gwarancję dożywotnią VIP. Luneta jest naprawdę wytrzymała, wstrząsoodporna i można ją posadzić na średnim montażu, gdzie praktycznie licuje się z korpusem i tutaj lufą osiowo z karabinkiem, gdzie tam prześwit to tak naprawdę jest 3-4 mm. I to jest bardzo fajna luneta na sprężyny. Cena między 1040 a 1150 zł, zależnie od sklepu. U mnie gdzieś tam, u nas na stronie jest w okolicach 1040 zł. Bardzo fajna luneta, paralaksa z przodu na obiektywie i krzyż typu PDC. Tutaj macie namalowany ten krzyż. On jest bardzo prosty. On ma trzy kreseczki. Raz, dwa, trzy i boki to samo. I teraz poprawka jest bardzo prosto. Oczywiście luneta jest MOA. Bardzo prosto jest ustalić poprawkę na takim krzyżu. No bo przykładowo podam wam na przykład na 42 metrze, tak, przy 16 dżulach. Na przykład poprawka wam wyjdzie pierwszym dotem na górę kazety, czyli ta pierwsza kreseczka będzie mieścić się na górze kazety, a druga na dole. Jeżeli karabin będzie trochę słabszy, no to druga kreseczka, czyli drugi dot, powiedzmy, będzie na środek kazety. I tak sobie możecie rozpisać. Tak, trzeci dot to już będzie gdzieś 50 metr i potem nam brakuje tej skali, ale mówię, jak to do 50, do 60 metrów, bardzo fajna luneta, no i obraz mogę powiedzieć już HD, nie? Bardzo, bardzo dobra jakość obrazu. Więc to jest polecane, ale jest tutaj też dość fajne odkrycie przez chłopaków, którzy strzelają HFT. Nie wiedziałem szczerze o tej lunecie, nie znałem jej i chciałbym wam ją dzisiaj właśnie pokazać. Jest to luneta Lippers Bugbuster 3x12x32, czyli tutaj mamy małą tą średnicę obiektywu, co wpływa na to, że jest mały błąd paralaksy. I to jest podobno jedna z najlepszych lunet niskobudżetowych, ona kosztuje w granicach 1200 zł, która praktycznie nie ma błędu paralaksy i faktycznie jak przykładałem oko, przynajmniej jak ja rozumiem błąd paralaksy, no także jak przykładam się na przykład do innych lunet, to mogę się złożyć niepowtarzalnie i krzywo i będę widział jeszcze pełny obraz w lunecie, co mnie może, że tak powiem, co może być przekłamaniem, jak gdyby, że nie trafię w cel, bo inaczej się złoży, czyli niepowtarzalnie, ale obraz jeszcze będę widział jako całość, tak? A w tej lunecie zauważyłem coś takiego, że jak nie złożyłem się powtarzalnie, to za chwilę robi się rybie oko i zaczyna ginąć ten obraz. I wtedy ja wiem, że muszę się tylko w taki sam sposób ułożyć, z tą samą odległością od oka, i dopiero widzę czysty, klarowny obraz bez rybiego oka i wtedy wiem, że nie będzie tego błędu paralaksy, bo ta luneta wymaga tego ode mnie, żebym ja się złożył do niej powtarzalnie. I to jest właśnie fajna rzecz. Kolejną fajną rzeczą są rozmiary. To jest około 20 cm lunetka. Bardzo mała, wygląda jak jakaś zabawkowa. I kolejną fajną rzeczą w tej lunecie jest boczna paralaksa, wieże z klikiem, można zablokować, że nic nam się nie przestawi, opiskę też mamy, czyli możemy sobie tam zaznaczyć swoje zero na tej opisce, jak już się wyzerujemy. I co? Powiększenie zmienne aż do 12. Flopy typu w lunecie mamy. W zestawie od razu flopy, czyli te ochronę na obiektyw, na okular, otwieraną poprzez klik. Mamy mały sunshiner, czyli osłonę przeciwsłoneczną. No i tutaj już poszli grubo, bo Lippers, amerykański Lippers,
dał montaż profesjonalny UTG Pro. To jest montaż bodajże średni. Tak, to jest UTG Pro. Średni na tubus jednocalowy, ale to już jest montaż profesjonalny. Koszt tego montażu osobno to jest około, nie skłamać, 290 a 320 zł. Także porządny montaż zastosowano do lunety, gdzie praktycznie nawet na sprężenie nie musicie stosować kołka stopującego, bo naprawdę jak złapiecie na takim montażu, to będzie wszystko ładnie trzymać i na pewno będzie osiowo. Mała lunetka. Czasem w niektórych karabinkach będzie problem zamontować, pewnie jak karabinek będzie dzielony, tak jak na przykład w AirArmsie S400 czy gdzieś, że mamy przednią szynę do montażu i drugą tutaj bardziej z przodu, pewnie będzie ciężko zamontować, żeby rozstawić, bo ona jest dość krótka, na dwóch. To podejrzewam, że ta luneta podejdzie po prostu, montaż zmieści się centralnie na tej jednej szynie. Na karabinkach sprężynowych nie ma problemu, a na PCP pewnie na tej tylnej szynie idealnie się mieści luneta. I wtedy będziemy mieli ją dobrze ustawioną do oka. Więc Lipers, UTG, Bugbuster, bardzo fajna luneta. I to w zasadzie tyle. Jaki jest krzyż? Krzyż jest typu Mildot, czyli mamy kropeczki, mamy środek krzyża i kropeczki. Jeśli chodzi o kropeczki, to jest on. One są dość cienkie. Jest fajny, cienki krzyż i malutkie są kropeczki, więc bardzo dobrze widać przez tą lunetę. No i eliminuje ten błąd paralaksy. No i oczywiście potem już musimy się nauczyć tej lunety, na przykład ustawiona na 25 metrów paralaksa. Musimy zobaczyć, na którym dystansie już zaczyna nam lecieć, a do jakiego dystansu jest jeszcze ostro, tak, żeby móc doczytywać na przykład odległości na zawodach. I to są moim zdaniem dwie bardzo fajne, niskobudżetowe lunetki wraz z Crossfire'em. Crossfire jest to już dużo większa luneta. Tam akurat jest jakiś tam ten błąd paralaksy, ale o dziwo z Vortexów zawsze mi się też strzelało dobrze i też jest ten efekt rybiego oka, często jak się źle złożymy, więc nie jest najgorzej, też wypada dobrze luneta i ja potrafię z niej strzelać celnie. Jeszcze jest jedna luneta, to Wam pokażę w następnym jakimś materiale. Specjalna luneta do HFT od Valianta. Valiant Times z krzyżem HFT. To HFT. Tam jest specjalny krzyż. No i skonstruowali ją ludzie, którzy powiedzmy, no strzelają czynnie HFT i wyjaśnię o co tam dokładnie chodzi. No i tutaj jest jeszcze też niskobudżetowa luneta, nie najgorsza, już niekoniecznie do HFT, raczej na karabinki PCP, Valiant Lynx, 4x16x50, już duży obiektyw, przeznaczona dla osób, które mają tak naprawdę jakiś tam problem ze wzrokiem, chcą mieć dużo światła, jasny, wyrazisty obraz, duży ten obraz, tak, żeby duży obiektyw, no to wpada więcej światła, mamy duży ten obraz. Przez tą lunetę mamy krzyż tam typu Mildot, czyli też kropeczki, mamy boczną paralaksę, podświetlany krzyż, wieżę tak samo z klikami i ten Lynx, naprawdę taka porządna na tubusie 30 już wykonana luneta, ale nie jest to luneta pod HFT. Jest to luneta na jakieś tam PCP, postrzelać sobie fajnie 60-70 metrów. I to w zasadzie tyle. Chciałem Wam pokazać właśnie tego Lipersa, Bugmastera i Crossfire'ka. Jeszcze tak informacyjnie, naprawdę na wiatrówki nie trzeba się nastawiać na lunety z krzyżem w pierwszym planie. Ja rozumiem, jak tam ktoś strzela z broni palnej czy snajper, trenuje i ma naprawdę duże dystanse i cały czas musi operować korekcją na wieżach, to powiedzmy, że tam ma to zastosowanie. Ale w wiatrówkach, jak ktoś strzela do 50-60 metrów, czy strzela zawody HFT, to tak naprawdę nie ma konieczności kupowania lunety z krzyżem w pierwszym planie. To tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej.